Okej, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, jak zwykle jestem z mistrzem Jarosławem. Cześć. Moi drodzy, dziś chcielibyśmy wam z mistrzem Jarosławem zaprezentować obronę przed tym, co zrobić, jak ktoś was złapie za rękę, ktoś was złapie za bety, ktoś was złapie gdzieś w okolicy pleców, jak się przed tym obronić, co zrobić, jak postępować. Moi drodzy, na tym filmie wam to wszystko pokażemy. Zapraszam. Okej, moi drodzy, i pierwszym takim podstawowym ćwiczeniem, moi drodzy, bo jeszcze to nie jest technika, ktoś cię złapał za rękę, czyli moi drodzy, stoisz sobie, tak, czekasz tam na PKS, ktoś cię złapał za rękę. Słuchaj, jeżeli zaczniesz tą rękę wyrywać, zobacz, mogę ją wyrwać, tak? Właśnie. Tylko że jak ją wyrwie, zobacz, jeżeli nawet ktoś jest słabszy, jeśli użyje drugiej ręki, tak, zobacz, trzymaj mistrzu z całej siły, tak, to wyrwę się, ale co z tego, zobacz co się dzieje teraz, napastnik może dalej atakować, więc moi drodzy, najlepszym rozwiązaniem, jaki podpowiada systema, jest działanie, zobacz, tu, widzisz, czyli nie szarp się, staraj się jak najmniej szarpać, zobacz, wejdź tu, załóż rękę jedną na czoło, drugą tu, zobacz, i jeżeli cię szarpie, zobacz, to pchnij go jeszcze bardziej do przodu. No, nic prostszego chyba nie ma. Zobacz, ktoś cię łapie i cię tutaj targa, tak? Zobacz, załóż rękę na głowę i słuchaj, wystaw łokieć i ładuj się w niego. Pamiętaj, że jest taka zasada, zobacz, że jeśli ręka i łokieć napastnika znajdzie się za nim, zobacz, pokażę ci pewną sztuczkę, zobacz. Wiesz dlaczego tak łatwo mi poszło obalenie mistrza Jarosława? Zobacz, tu, popatrz, tu nie byłbym w stanie, ale jeśli przełożę rękę poza jego środek ciężkości, zobacz, to on się sam chwieje, zobacz. Hop. I na tej zasadzie, moi drodzy, takie złapanie, spójrz, jeżeli ktoś cię targa, tak, zasłoń się, tak, na spokojnie i zobacz, wchodzę, tak jest, w jego przestrzeń, powodując, że traci równowagę. Okej, jeśli jesteś na YouTube, to nic się dla ciebie nie zmieni. Oczywiście pamiętaj o tym, żeby dać lajka, napisać komentarz, udostępnić, to bardzo pomaga w pozycjonowaniu filmu. Moi drodzy, jeżeli już wiecie, jak działa zasada systema Combat, a zasada systema Combat działa na podstawie tego, żeby złamać, zobacz, pozycję swojego napastnika, to równie dobrze będziesz wiedział, co zrobić, jeśli ktoś się na przykład złapie za klapy, tak zwane. Słuchaj, tu jakieś, popatrz, ktoś będzie wyższy, będzie miał dłuższe ręce, tak? Tam sobie możesz machać, popatrz. Załóż ręce, no wiadomo, ktoś cię złapał, może cię odpychać, może cię podnosić, a może ci też dać z bani, zobacz, bum, no i film się skończył. Natychmiast ręce tu, jakby chciał dać z bani, chronisz się i uwaga, popatrz, schodzisz w tą stronę, pokażemy to mistrzu z drugiej strony, czyli popatrz, ktoś podchodzi, raz, ręce od razu tu, moi drodzy, mistrz atakuje pod słońce, także nie widzi co się dzieje, więc jak poczuł, popatrzcie, hop raz, tak, po to, żeby nie uderzył z bani i zobacz, ściągam ręce do siebie, popatrz, kładąc nacisk na jedną rękę, nie obydwie, bo wtedy on pójdzie na mnie, a zobacz, jedną rękę i skręcam się, zobacz, popatrz, hop raz, tak, już na... Co, kurtka poszła? A, kurde, moi drodzy, nie mam już z czym w zimie chodzić w tym momencie. Raz, popatrzcie i tak jakbyś trzymał kierownicę w ręce, zobacz. Skręcasz, ale do siebie i pchasz do przodu. Moi drodzy, no... Do boku, nie do siebie. Nie, bo tak. Bo sami dostalibyście jeszcze z góry. Tak, no bo jeżeli zrobisz to tu, to dokonasz aktu samouderzenia, bo nawet jeśli on nie będzie cię chciał uderzyć, tak, no to sobie go wciągniesz, tak? Czyli popatrz, raz ręce, dwa popatrz, lekko skręcam się w bok i ręce do siebie, popatrz, mam gościa na ziemi, nie możesz tu stać, bo może cię chcieć wciągnąć, tak? Więc idę w bok, żeby ewentualnie przy ściągnięciu być już w pozycji bocznej, a w pozycji bocznej, moi drodzy, w parterze już sobie poradzisz.
są inne filmy, zachęcam Cię do tego, żebyś się z nimi zapoznał. Także, moi drodzy, pamiętajcie, mistrzu, na jedną stronę pokażemy, o, zobacz, ręce do góry i ręka od strony, która ręka mnie trzyma, a ta ręka się broni, zobacz, i wciskam do siebie, zobacz, bo tu mam najwięcej siły, tak? Jeżeli są dwie ręce, to wybieram sobie jedną, albo tą, zobacz, i wychodzę w tą stronę, albo tą i wychodzę w tą stronę, tak? Widzicie pozycję mistrza Jarosława? Jest zupełnie złamana, więc teraz wystarczy, że łokciem pchnę w brodę, przejdę w bok, tak, i go obalę. Moi drodzy, proste. Jedynie trzeba pamiętać o tym, żeby się tutaj nie szarpać. Wyciąg ręce, zwiń ręce do siebie, no i po kłopocie. Moi drodzy, złapanie z tyłu. Na pewno się nie odwracaj, bo dostaniesz lampę i zrobi się ciemno. Zobacz, popatrz, jeżeli ktoś Cię trzyma za plecy, tam Cię szarpie, jak Ty się odwrócisz, no to jemu chyba, no o to mu chodziło. Moi drodzy, co zrobić? Już pokazujemy. Słuchaj, jeżeli tu czujesz, że coś się dzieje, schowaj się, znowu, schowaj się w gardę i znowu, nie wyszarpuj się, nie odwracaj się, tylko zobacz, popatrz. Idź w niego z łokciem. No popatrz, jakie to jest proste. Ktoś mnie złapał, hop. No, moi drodzy, samoobrona jest prosta, tylko to, co mówiłem na poprzednich filmach. Musisz wiedzieć, co masz zrobić. Musisz nauczyć swój mózg pewnych reakcji. Ktoś powie, jak drugą ręką złapię, po przekątnej, drugą. Rzadko się to zdarza, no ale nic się nie dzieje. Popatrz, no, również schodzę, tak? Szarp mistrzu z całej siły. Moi drodzy, pamiętajcie, kurtka, ta, moi drodzy, znam wiele technik różnych, na przykład jedne mówią, o, przełóż tam rękę, ale ona, te techniki, moi drodzy, to są techniki do filmu, tak, jeżeli tam, o, znam też drugą ręką mistrzu złapta, popatrzcie, piękna technika, nawiń, przejdź, ale moi drodzy, w prawdziwej walce, zobacz, gość będzie szarpał i... No i dostaniesz złapanie, znowu, nie szarpę się, jeżeli się będę szarpał, o, ta, to sprowokuję go do ataku. Nie, jeżeli ktoś mnie tutaj złapał za plecy, nie widzę, ja nie widzę, co tam jest, nie widzę, kto to jest. Mam nadzieję, że na przykład flażowa Cię złapie, a Ty ją tam zmasakrujesz. Oczywiście mówię o sytuacjach zagrożenia. Ktoś Cię złapał, schowaj się i zobacz, idziesz w tą stronę, patrzysz od spodu, tu popatrz. Nie patrzę tu, tylko patrzę tu i wchodzę. Jeżeli on chce mnie szarpać, proszę bardzo, hop, możemy się poszarpać. Moi drodzy, no, złapaliśmy ostatnie promyki słońca, tak, dzięki mistrzu, tak, bo moi drodzy, zawsze mam kaptur krzywo, potem to bardzo źle wygląda w filmach. Złapaliśmy ostatnie promyki słońca, mamy już zimno, rano trzeba szyby skrobać. Mistrzu, skrobałeś się rano szyby? Nie skrobał, ale nasza kamerzystka skrobała. Skrobałaś? Tak, pokiwaj kamerą. Ta skrobała. No, wiecie, także jest już zimno, ale my jeszcze troszkę słońca mamy, już słońce zachodzi, także musimy kończyć nasz film bardzo szybko. Dzięki mistrzu. No, dzięki. Moi drodzy, a tam zobaczcie, zachodzi słonko. Moniko, pokaż, jak zachodzi słonko. No. Nie tak szybko jak w Turcji. No, nie tak szybko jak w Turcji, że nie zdążycie powiedzieć jeszcze dwóch słów i herbatę wypić, ale też zachodzi. Także moi drodzy, dzięki i do zobaczenia.